jaki jest sens wypożyczalni Decathlon Rent i co sądzę o ich rowerze elektrycznym Riverside 500E, czyli w dzisiejszym odcinku dwa w jednym, recenzja z jednej strony usługi, z drugiej strony produktu z Decathlonu. Wiem, że czekacie na to, bo niektórzy z Was spytali, jakie mam doświadczenia z rowerami elektrycznymi, co bym o nich powiedział. Powiem o tym... 3 za, 3 przeciw, ale wcześniej 3 za i 3 przeciw, jeśli chodzi o samą usługę Decathlon Rent, która dla mnie była czymś nowym, ale interesującym. Po pierwsze, chcę powiedzieć, że dla mnie dużym plusem jest to, że mogę dostać do użytku, sprzęt w bardzo dobrym stanie, bez potrzeby kupowania. Czy mam zaufanie do serwisantów Decathlonu? Myślę sobie, jak podczas Decathlonu sprzęt będzie dobrej jakości i to mi się wydaje jest bardzo dobry strzał, jeśli chodzi o wypożyczanie przez Decathlon. Druga korzyść, tak jak w moim przypadku, no nie musiałem wozić roweru pociągiem czy samochodem, po prostu dojechałem sobie pociągiem do Poznania, potem komunikacją publiczną do Decathlonu w Komornikach, tam po prostu wziąłem rower, po kilku dniach to zwróciłem, to też dla mnie jest wygoda. No i trzeci plus Decathlon Rent to nieodmiennie serdeczna ekipa Decathlonu, jakby w którymkolwiek sklepie Decathlonu bym nie był, tam spotykam zadowolonych z życia ludzi, którzy chyba lubią to, co robią i ja z kolei lubię korzystać z tych usług, z tych rozwiązań, gdzie po drugiej stronie są serdeczni ludzie, także dla mnie to jest ważne, dla mnie ten element, można powiedzieć miękki, jest twardym, ważnym elementem. Natomiast no, nie wszystko złoto, co się świeci i, i powiem Wam, że no, Decathlon Rent 80 zł za wypożyczenie na dobę roweru, to są te pieniądze, jakie ja płacę za wypożyczenie na dobę Fiata 500. Fiat 500 kosztuje około 59, 60 może tysięcy złotych. Rower, który poszczególny kosztuje 6 tysięcy. Czyli o ile wyposzczalnia samochodów bierze. 1,5%, nie, to jest nawet mniej niż 1%, to jest 0,1% wartości samochodu, no to Decathlon bierze dziesięciokrotnie więcej na wypożyczenie. No, myślę, moi drodzy, że tutaj pojechaliście ostro z tymi cenami wypożyczenia, no ale rozumiem, prawda? Próbujecie prawdopodobnie, sprawdzacie rynek cenowo. Dobrze, usługa dość droga, natomiast, no, powiem wam, pożyczacie rower. Trekkingowy, tak napisany jest rower trekkingowy, reverse i 500D. Dla mnie rower trekkingowy to jest taki, że nie muszę wozić plecaka z rzeczami, być przepocony na plecach z powodu plecaka, tylko mam sakwy, przypinam do bagażnika, rower trekkingowy to nie jest rower górski, prawda, jest z błotnikami, nie, nie oświnie się, nie obrudzę się, a tutaj golutki rower dostałem, no moje pytanie, czy możecie do niego dołożyć błotnik, czy bagażnik, no nie, nie możemy dołożyć, czy ja sam mogę dołożyć, no tak, jak, ale jak dołoży, jak będzie jakikolwiek ślad na tym, że pan coś montował, to będzie pan płacił karę, i dobra, dajcie święty spokój, założę ten plecaczek, pojadę, ale moi drodzy, przy takiej cenie pożyczenia, rower, który jest trekkingowy, dojecie go golutki, mi się wydaje, że to trochę, trochę nie tak. No i kolejny minusik, to wiecie, no, ja rozumiem, rowery, samochody to jest coś innego, ale jak ja pożyczam samochód, jadę do wypożyczalni, oddaję samochód, oni sobie potem go umyją, pożyczą komuś następnemu. Tutaj, jeżeli bym nie umył w specjalny sposób ściereczką, bo tu nie można myjką, ciśnieniem elektrycznym, że tak naprawdę bym nie umył, to byście jeszcze mi dopłacili, do, dołożyli kilkadziesiąt złotych do, do wynajmu. Przy tej cenie, gdzie ja zapłaciłem chyba 320 zł za te kilka dni, O wiecie co, po czymś takim to nie zostają e, rewelacyjne odczucia z tej waszej usługi Decathlon Rent. To tyle, jeśli chodzi o moje podsumowanie usługi Decathlon Rent. Natomiast myślę, że teraz to, na co wielu z was, moi drodzy widzowie, czekacie, czyli sam rower, prawda? Ten rower Riverside 500E. Uważam, że to jest bardzo ciekawe rozwiązanie, że tutaj relacja jakości do ceny jest bardzo dobra. Czyli, jeżeli bym ten rower nie potrzebował, bym kupił, czyli zapłaciłbym około tysięcy złotych za rower ze wspomaganiem elektrycznym, który moim zdaniem jest dobrym rowerem czy prawdopodobnie gdybym ten rower kupił, gdybym go używał, to byłbym zadowolony. Także tutaj przede wszystkim to co on ma i ile kosztuje to całkiem, całkiem mi się wydaje jest to dobrze zrobione to wspomaganie elektryczne czyli ten silnik, który jest w tylnej piaście, mam poczucie, że jest bardzo wydajny. No i tak próbowałem sobie różnych trybów, są trzy biegi w tym rowerze jest taka zerówka, czyli w ogóle bez wspomagania tam na parkingu przed Dekatlonem na tej zerówce spokojnie dało się jechać, no, jedynka ekonomiczna, czyli troszeczkę się wspomaga dwójka normalna, no i trójka power, to jak miałem przed chwilą podjazd pod górkę to z tym power do, do góry. Oczywiście rower ma w związku z przepisami Unii Europejskiej blokadę do 25 km na godzinę wspomagania, czyli jeżeli pedałujesz powyżej 25 km to już własnymi mięśniami, natomiast system cię wspomaga do 25 km na godzinę, ale póki co wrażenia dobre, nie? Jeżdżałem tak. pod górki, oczywiście tam w Wielkopolsce, w tym Wielkopolskim, wielkopolskim Parku Narodowym te górki nie były zbyt strome. Gdy podjeżdżałem pod te górki, smaganie całkiem dobrze działało. Czułem, że działa wtedy, kiedy powinno, także tutaj się wydaje, że to jest dobre, dobre rozwiązanie. Chociaż zdaję sobie sprawę, że z tej półki cenowej to nie jest jakiś rewelacyjnie drogi, wypasiony silnik, ale jak dla mnie to bardzo, bardzo dobre było. No i plusem tego roweru, gdybym go kupił, byłoby to, że miałbym gwarancję decathlonu, bo... O ile nie wiem, jakie tam są komponenty, jakie firmy dostarczyły dekatlonowi tych komponentów, to dla mnie nie jest tak bardzo ważne, dlatego że do tej pory zawsze reklamacje, jakieś gwarancje, ochrona dekatlonu była niezawodna, więc to mi się wydaje, że ogromnym plusem tego roweru, każdego innego też, ale to warto podkreślić przy, przy tym rowerze, że ja mam ogromne zaufanie do serwisu gwarancyjnego dekatlonu i to jest też plus tego y, roweru. Y, trzy y, takie punkty mniej jasne. Moim zdaniem, no nie jest to wbrew swojej nazwie taki rower do prawdziwego trekkingu, takiego trekkingu, jak sobie wyobrażamy, że jedziesz na wycieczkę z sakwami, gdzie masz być może z tyłu przypięte sakwy, z przodu sakwy, w tych sakwach może masz 20, może 25 kg bagażu, tu nie możesz. Dlatego, że całkowita masa roweru, kolarza i bagaży nie może przekroczyć 120 kg, czyli w moim przypadku mógłbym na ten rower zawiesić maksymalnie 13 kg bagażu, więc to wbrew swojej nazwie rower trekkingowy jest taki, taki do takiego małego trekkingu rower, tak? To warto zwrócić na to uwagę. Kolejna sprawa, no to jeżeli kupujesz taki rower, no to. Płacisz mniej więcej 6 tysięcy złotych, ale musisz się liczyć z tym, że jeszcze 500 czy 1000 będziesz musieć dołożyć do akcesoriów, czyli zakupić błotniki, bagażnik i też jakieś porządne oświetlenie, I tam jakieś dają, jakąś taką mikrolampkę z przodu czy z tyłu, ale to, to na trekking to się w ogóle nie nadaje. Nie to trzeba jeszcze jakieś oświetlenie dokupić. Także tutaj no ta, ta cena katalogowa, te 5900 czy 6000, no to prawdopodobnie trzeba by jeszcze 500 czy 1000 dołożyć, żeby wzmocnić akcesoriami. To też jakby nie sprawia, żeby ta cena byłaby dużo wysoka, ale, ale warto zwrócić uwagę, że tutaj kupujesz rower Golus. No i trzeci zarzut czy trzecia taka uwaga, no, amortyzacja. Ja niekoniecznie potrzebuję w rowerze amortyzacji. W moim rowerze trekkingowym, który stoi u mnie w garażu, nie mam amortyzatorów. No tutaj założono amortyzatory. Nie wiem, czy one są konieczne, czy niekonieczne, ale ja praktycznie nie czułem tej amortyzacji. Więc albo to są jakieś kiepskie amortyzatory, co jakby miałoby sens w no. takiej cenie trzeba oszczędzać. Natomiast nie bardzo rozumiałem, po co te amortyzatory tam założono, tak bo ani nie są dobre, ani moim zdaniem nie są szczególnie konieczne. Chyba, że jest coś, o czym, o czym nie wiem, ale sprawdzałem jeszcze recenzję też innych użytkowników tego roweru i potwierdzało się twierdzenie, że z tą amortyzacją w tym rowerze to tak nie do końca jest rewelacyjnie. Jechałem ja przez godzinę 22-23 km, średnią prędkością 22 km na godzinę, maksymalnie 35, baterii zostało 70. 7%. Podsumowując, no jeżeli zapytalibyście mnie, Bernarda, co sądzisz o tej usłudze Decathlon Rent, to moim zdaniem jest to droga usługa na przeciętnym poziomie. Znaczy w momencie, gdy za usługę określasz pewien poziom cenowy, no to za tym powinno być pewne zobowiązanie jakościowe. No tutaj przy cenie, jaką płaciłem za zaproszenie roweru, to, że zostałem Wysłany w kosmos, moją prośbą, żeby były błotniki, żeby był bagażnik przy pożyczaniu roweru trekkingowego. To sobie myślę, nie, moi drodzy, to, to, nie jest, to nie jest ten standard, którego bym oczekiwał od tego typu usługi. Natomiast podsumowując temat roweru, rower Riverside 500 to moim zdaniem rower, który jest naprawdę godny uwagi. Pogodnie Was pozdrawiam, cześć, cześć.